domowy teatr radiowy przedstawia. No! Słuchowisko domowego teatru radiowego pod tytułem Przyjaciółki na śmierć i życie. Część druga. Nasze plany mogłyby ją zdenerwować i zasmucić. Jak to zasmucić? Przecież sama zleciła nam to morderstwo. Musimy wszystko dobrze zaplanować. Betty, przeczytaj głośno plan codziennych zajęć George'a. 7.30 do 7.45 poranna gimnastyka. 7.45, 8.30 śniadanie. 8.30, 9.30 wpatrywanie się w horyzont dla poprawy wzroku. I wtedy go kropniemy. Czemu go kropniemy? Oczkiem? Albo wiem, posążkiem wody ze złota. Stoi na pół piętrze i jest poręczny. Sprawdziłam. Zaraz. Jak to młotkiem, szpadlem albo posążkiem? Przypominam wam, że to ma wyglądać na wypadek. George nigdy przecież nie stuknąłby cię młotkiem w łeb, tym bardziej szpadlem albo posążkiem wody. Myślcie. No dobra, czytam dalej. Po tym wpatrywaniu się od 9.30 do 11.00 jeździ konno. I to go kropniemy. To idealna sytuacja. Spuszczymy konia, George z niego spadnie i skręci sobie kark. No właśnie. Peggy wyskoczy zza krzaków, wystraszy konia i George z niego spadnie. O nie, nie zgadzam się. Koń może kopnąć Peggy i ona może tego nie przeżyć. Ten pomysł to nie podoba. Napijmy się wina, zjedzmy coś. Nie wiedziałam, że planowanie morderstwa jest takie męczące. Czytaj dalej. Co robi George o 11? Może wreszcie zjawi się w domu. Do 12 chodzi do biblioteki. Poczekaj, schodzi do biblioteki. Po schodach schodzi. Czy wy to słyszycie? Po schodach. Czyli zepniemy go ze schodu. On musi sam z nich spaść. Ale przecież nie zechce. Przypadkiem. Rozlejemy olej na schodach. George poślizgnie się i spadnie. Plan gotowy. Ciąg dalszy nastąpi. Domowy Teatr Radiowy jest projektem realizowanym przez Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Pomysł i realizacja słuchowiska Zespół Domowego Teatru Radiowego pod kierunkiem Małgorzaty i Marka Chojnackich. Wszystkie motywy dźwiękowe wykorzystane w słuchowisku zostały pozyskane z zasobów prywatnych lub bezpłatnych bibliotek internetowych, głównie biblioteki audio YouTube.